Marysiu, jak wrażenia po pierwszym treningu w nowym, w ogóle zupełnie nowym sztabie szkoleniowym? No ja jechałam tutaj podekscytowana, więc te pierwsze emocje na pewno dzisiaj były, ale pierwsze wrażenie, jeżeli mogę powiedzieć, to bardzo pozytywne. Trening typowo rozruchowy na pierwszy strzał, trochę intensywności, trochę techniki, ale bardzo na plus. No, można powiedzieć, że dobrze się to zaczęło. Bo wprowadźmy też, miałyście elementy siłowni i też tutaj trochę na hali, prawda? Tak, troszeczkę jakichś testów na siłowni, lekkie pobudzenie i więcej tutaj spędziłyśmy czasu na sali, ale myślę, że to dobrze. I te na hali też treningi dedykowane na pozycje, prawda? Tak, dzisiaj trener was ustawił, podzielił was trochę na grupy. Tak, zostałyśmy podzielone na grupy, co też dobrze, bo można więcej sobie potrenować, więcej powtórzeń przerobić, a nie od razu w tłoku i mieć po mniej powtórzeń, dlatego myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Oleńko, nowy trener, nowy sztab cały szkoleniowy, jak pierwsze wrażenia, ale szczyrk ten sam. Szczyrk ten sam i myślę, że to zawsze jest sentymentalna podróż, jak tutaj wracamy. A sztab na razie zapowiada się świetnie. Mamy zróżnicowane, bardzo zróżnicowane charaktery i myślę, że bardzo dużo doświadczenia w sumie w tej grupie, więc mam nadzieję, że dużo od nich wyciągniemy i będzie jak najlepiej. A jak generalnie wrażenia po pierwszym treningu? Bo mieliście komplet i siłownię, i hale na pozycje dzielone, więc jak te pierwsze wrażenia? Myślę, że jest to świetnie zorganizowane i przemyślane. Tutaj nie ma fałszywych ruchów. Na siłowni zresztą wszystkie ćwiczenia też są tak dobrane, żebyśmy potem mogły wejść na halę i zacząć trenować. Ćwiczenia też były odpowiednio dobrane, żeby wprowadzić dziewczyny, które dopiero przyjechały. I myślę, że stopniowo będziemy zwiększać intensywność i zaczniemy wchodzić na fragmenty. Szczyrk is well known for our national team, but you are here for the first time, so what is your first impression? Is a good place for base camp? I mean, yes, it looks a great place because it's, facilities are good and we can work in a good way in the gym. It's perfect, we have two courts, we can work the way we need, and also the place, like the location is very good for this kind of activities. We are after the first training, so you meet the girls for the first time, and what is your first impression? I mean, you know, it's like the first day of school and everybody is like doesn't know what to expect, and it's on the both side also by me and the staff, but since we are right after the league, some of the girls, they could recover just 1 week. We are coming back, we have to take it easy, to start gradually. Even if in a couple of weeks we are already competing in an important tournament. So in these 2 weeks we will not change anything particular, we will just set some goals and start to learn and how we will work together to know each other, and so in this first week we just have to
to do what we know, what we are able to do, to be ourselves. I asked to the girls to be their self. Don't expect to change anything particular right now, because all they have, it's enough to start. And then in the following weeks, we will see what we have to change, what we have to adapt. And but like coming back to your question, like first practice was nice, was also strange and exciting, because it was like the first time that I was working directly with them, and of course they were like available to listen and to try to do what I was asking them, even if it was pretty easy and simple. And so like beginning was a great one. Okay, when we can expect that the whole team will be complete? I mean about, I think about Joanna Volos maybe. I was setting with Joanna the her coming to the national team, and it will be probably after the friendly matches that we will play against Germany, because as everybody knows, Joanna will play the final of the Champions League on the 22nd May. And so it will be a little sacrificed in not having any kind of rest, like 3-4 days to come back to Poland, and she will join the team. So I think that it will be like 1-2 days just before leaving for the United States.